Widzowie, kolejny dzień, kolejny odcinek. Ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Możecie zostawić lajka na dobry początek. Wykonujemy sobie, widzowie, zadanie, które nazywa się... to nie jest właściwie zadanie, to jest zlecenie. Upiór z Elderbergu. Geralt dowiedział się, że wioska Ironborn miała problem z upiorem, który nawiedził położoną u niej brzegu wysepkę Elderberg. Nikogo by ten kawałek nagiej skały nie interesował, gdyby nie to, że to na niej znajdowała się latarnia morska, która po pojawieniu się ducha przestała świecić. To z kolei oznaczało, że bezpieczne zawinięcie do portu Arinbjorn nocą graniczyło z niemożliwością. Zadaniem Wiedźmina było przepędzić zmorę i dowiedzieć się, jaki los spotkał latarnika. Wykonamy dzisiaj zlecenie jedno, wykonamy te kilka misji pobocznych, no i wyruszymy już bezpośrednio wykonywać misje główne, no i dalej już pewnie przez te najbliższe kilka odcinków będziemy lecieć tymi zadaniami. Jeszcze krótkie tutaj wyjaśnienie, co tu się zadziało. Zrobiłem secik, słuchajcie, wiedźmińskiego cechu gryfa, także jestem mocno przygotowany. Jeżeli wbijemy 26 poziom, to jak najszybciej założę go na siebie. No i w ogóle trochę porobiłem tych setów, tam wilka też porobiłem i tak dalej, no ale może, bo ja mam zaznaczoną mnie tą misję mam zaznaczoną w wariacie. Weźmy sobie na mapę i od razu dzięki mojej genialnej wtyczce mogę sobie z mapy zaznaczyć to zlecenie. I pogadajmy ze zleceniodawcą. Tak, Geralt? Ci dwaj, którzy mnie zaczepili, co to za jedni? Kory i Kraki, same z nimi kłopoty, tak jak z Leifem, ich ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Rzadko wzbudzam aż taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. Ale rzadko, to nie wiem, czy... Jeśli ktoś z Temerii czy Redani odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Wydaje mi się, że jesteśmy Wiedźminem, więc co, wchodzimy do jakiegoś domu, to już... Mutant. Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora. Straszy na Eldbergu, koło latarni morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też sług zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora. Kurz. Niegodzien. Myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskóra. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoje. To prawda, tym, że... No tak, bo oni przecież mają tego. Oni przecież mają tutaj ale interesy to interesy. Miecze. Miecze. Stalowa, a tutaj na potwory są konkretnie srebrne potrzebne. Mogę. Dobra, on z 320. Dobra. To na chuj oni w ogóle chodzą z mieczami zwykłymi i w ogóle próbują cokolwiek zrobić tym potworom. Bo czasem biorą grupa 10 osób i idzie zabić jakiegoś potwora. Po co? Wy im tam nic nie zrobicie tymi mieczykami. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie. Dobra, zbadaj wyspę Elderberg i oszukaj latarnika. Ktoś mi napluł na chyba na kurczę spodnie. Bo booty. Booty to możecie czyścić z tym koksem. Wiedźmakiem. Dobra, udajmy się do tej latarni. Cóż, pamiętam, byłem w tej lokalizacji, dlatego zresztą mamy tutaj... odblokowane. Odblokowany znacznik szybkiej podróży. No i co? Będą tu upiory, tak już wcześniej spotkałem. Ale nie są to najcięższe upiory, jakie istnieją chyba. Jest kituwa. A fajne rzeczy mają. Jej śmierć niczego nie zmienia. Ale zawsze warto chyba się pozbyć upiorów. Mi się wydaje. A i co, widzowie? Chciałem powiedzieć jeszcze, że tego. Że... W poprzednim odcinku miałem 14-15 tysięcy niestety, po tym jak powykonywałem te wszystkie zbroje i tak dalej, zostało mi niestety 500 golda. Nie jest to dobra informacja. W poprzednim odcinku tak zacząłem i mówię tak: chłopie, do końca gry mi nie będzie potrzebne złoto.
No i dupa. Hej, jest tam kto? No może siedzi w środku. Ale z drugiej strony mogłem nie wykonywać tych zbroi i tak dalej, to bym faktycznie mi złota zabrakło do końca giereczki. Przypłynąłem, jak to na wyspę. Ale nie musimy oszczędzać, nie mamy po co. Wysyłam jej Jorun z Arinbior. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Vergen, jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal. Mikjal! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Tylko wy jeszcze nie macie w tych czasach szyb. Ale... Ten upiór. Rozumiem przesłania. Jak mi się wydaje, przynajmniej, no nie wiem. Może mają szyby w sumie. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Tak jakby wioskowych nie stać na szyby. Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dlatego w takich chatkach jak te, to nie ma zazwyczaj. Nie pojawiły się bez powodu. Co się na tę wyspę zwabiło? Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet udowcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić. Będę szukał tam twojej starej, bo pod latarnią. Ale zabawny żart. Dobra, idziemy. Pozbierajmy najpierw, okradnijmy. Znaczy... Oczywiście odbierzmy zasłużoną nagrodę za misję, którą wykonamy ostatecznie. I uwolnimy tą wyspę, tak mam przynajmniej nadzieję. Oprawiona ryba, pierwszy raz coś takiego widzę w sumie. Surową rybę, o! Prawie mu się udało schronić, prawie. To prawda, był dość bliski. No tu chyba nie będzie nic ciekawego, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że Dzida walimy przed siebie, zabijamy potwory, jak tutaj znajdziemy. I do latarni, w latarni znajdziemy odpowiedź na to pytanie. Ale mi pięknie giereczka chodzi. 120 fpsów, tego? Z nagrywaniem, 2K? Boxman. Ale nawet nie chce mi się używać Quena. Bo tutaj jest mało tych. Mało ludziów. Dlatego tak dobrze chodzi. Czekajcie, odpaliłbym sobie menadżer zadań. Dobra, odpalony. Faktycznie może mogę, nie wiem, wydaje mi się, że mam słaby procesor. Tylko ogólnie tak w sumie rzecz biorąc. Generalnie FPS-y mi tutaj śmigają tylko na 140, dlatego że procesor ogranicza tyle. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarni. Dobra, to czemu mam porozmawiać? Jest przeklęty. To klątwa wiąże go z tym miejscem. Dobra, ja bym... On może rozpalić ogień. Dobra, czyli po Mikiela najpierw. Dobra, dobra. Kurwa, sorry widzowie za to skrzeczenie mikrofonu. Ostatecznie to jest wina pieprzonego zasilacza od karty graficznej. To jest niesamowite. Trzeba tam powiercić zasilaczem i wtedy to działa. Nie wiem, spróbuję wyjąć całą kartę graficzną i włożyć, żeby takich już problemów nigdy nie było. Bo to mega przeszkadza, ale no nie wiem co zrobić. Nowy zasilacz kupić? Nie będę specjalnie nowego zasilacza kupował. Tam się coś dzieje niedobrego. Wydaje mi się, że jest tak gorąco, bo ja tam dotykałem te kable. Te kable są kurwa... Aż mi poparzyły w palucha, nie? To jest naprawdę gorąco, a mimo tego wiatraczki są na 100%, więc nie wiem w sumie, co mogę jeszcze zrobić dla tej karty graficznej. Ona się po prostu przegrzewa i nie jest to niestety moja wina. Ja nawet się nie bawiłem watami, ani nie bawiłem się voltage, więc no, jest jak jest, panowie, tak? Zrobili tę kartę graficzną. O, to tylko wy. Coś się żeście dowiedzieli. I przez to, że on się nagrzewa, wydaje kabel, bo jak go podniosłem, to jest zajebiście, ale po tym, że jak on się nagrzewa, to on powoli opada. I bo on jest z gumy. I powoli opada i przez to znowu laguje, muszę go podnieść. Pojebana sytuacja w ogóle, sorry. O
Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki, za zbrodnie. Ale przecież tylko ja tu mieszkam, a ja nikogo nie skrzywdziłem i nikomu nie wadzę. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się, ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspę spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije. Czuję to. Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Patrz, tamto! Króciutko. Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem ciebie. No dobra, czyli musimy... A, czyli musimy na razie potem... A, my mu nic nie robimy, faktycznie. No biegnij, kurwa, szybciej! Będę musiał uniki walić. Ekipę wezwał, ekipę. Dobra, ciekawe czy na nich jeden działa w sumie. Pewnie spowalnia je jak, ale tak za bardzo to chyba... Za bardzo to chyba nie działa, tak mi się wydaje. A możemy spróbować. Jirden, chodź tu. Ta spowolnienie, ale... Czy większy damage zadaje w sumie? Powinienem chyba, teoretycznie. Pokutnik, mogę już się napierdalać? Chodź tu, lamusie. Pyk, pyk. A może... A mogę. A nie! A jestem przecież w stanie mu tylko zadawać damage w tym, Jirden chyba. A nie. Nie, to nie wiem o co chodzi. A chyba tak, chyba dobrze mówię. O. No i teraz jestem w stanie zadawać jakieś porządniejsze tutaj obrażonka, porządniejsze. Młynek dla widza, śmigło! Pa, 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 pa. Dobra, no nie jest najcięższym potworem ten pokutnik. O kurde, dla dzieciaczku. Bombo ma niezła, ale dla dzieciaczków. Zlecenie upiór. Dobra, pozbierajmy te wszystkie... Nie, daj pozbierać. Cenne składniki, jakieś te pyły i tak dalej, to jest mi mega potrzebne do robienia wiedźmińskich tych mieczy. Udało, ale wciąż nie wiem, co tu ściągnęło pokutnika, więc lepiej na siebie uważaj. Chętnie bym nie tylko słowem podziękował, ale i złotem. Tyle, że mieszek u mnie pusty. Znam to uczucie. Bywaj. Jest znane, no. Niestety. Dobra, pozbierajmy tu te wszystkie rzeczy i zgłaszamy się po nagrodę. Bierzemy nagrody i lecimy dalej wykonywać jakieś tutaj misje poboczne. Wolałbym teraz powykonywać zlecenia, niżeli misje poboczne. Z misji pobocznych niestety nie mamy za dużo pieniędzy, a ze zleceń już mamy. A tutaj grosik, jak w poprzednim odcinku mówi tak, nie no gościu, 14 koła, teraz każdy grosik się wsyda. Ale zawsze możemy posprzedawać szmaragdy i tak dalej, w to akurat naprawdę jesteśmy bogaci. Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. To skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazd tam nie miły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię. Coś strasznego. Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę, przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę. I kolejkę! Twoje zdrowie! No dobra, to tyle. Dzięki wariacie. Bywaj. Trzymaj się. Ile zarobiliśmy z tego? Zadanie zaktualizowane. Dobra, jeszcze sobie od razu tutaj, żeby nie marnować czasu, zaznaczę kolejną misję. I ta misja teraz, którą wykonamy, to będzie mistrz areny? A, mogę odebrać procent z wygranej. Po jakimś czasie, kurwa, to bym tam teraz poszedł, szczerze mówiąc. Chociaż nie, bo to po jakimś czasie mamy odebrać. To może jeszcze nie. Szlak bohaterów, cena honoru. Zbadaj wybrzeże Faro od strony Hindersfjall. W wiosce klanu Dimund Geralt spotkał rozgorączkowanego mężczyznę, który czekał na... aż jego bracia przywiozą z sąsiedniej wyspy jego narzeczoną. Dni mijały, ślub był coraz bliżej,
a ani bracia, ani narzeczona ciągle nie przyjeżdżali. Mężczyzna poprosił Geralda o pomoc. Okej, okay, pamiętam to zlecenie, zresztą o tym zleceniu wczoraj gadaliśmy. Każde zlecenie, tę misję poboczną. No ale z drugiej strony to też zlecenie. Tylko się w gierce nie zaliczę jako zlecenia. 320 golda dostaliśmy, spoko. Powoli odrabiamy. Ale jakbym, kurwa, szczerze mówiąc, jak następny... A, ja mam zaznaczone, żebym wrócił na speaker, ok? Ale dobra, może jak z nim pogadamy teraz, to dostaniemy od razu golda. Witaj. Widzę, że interes się kręci. Żebyś wiedział, wszyscy chcą walczyć na przeklętej arenie. W takim razie moja premia już zdążyła się odłożyć. A jakże, proszę. Nie, na jego nimi da. Interesy na Skellige to przyjemność. Nie, jest przyjemność. Zajrzyj do nas jeszcze. Będą się tu dziać wielkie rzeczy. Wspomnisz moje słowa. Życzę wam tego. Powodzenia. Jak ta gra mówi, to faktycznie, jak zajrzymy pewnie później, to będą się działy różne rzeczy. 20 nowigradzkich koron. Nieźle, to już bym więcej dostał, jakbym przypadkowo się natknął, kurwa, na... Nie wiem... Randomowy domek w lesie, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, co to za przyjemność. Dobra. Czyli nie tą misję miałem zaznaczoną, ale wykonaliśmy chociaż jedną. Niechaj będzie. Ciekawe, czy jakbym przyszedł później, to bym dostał troszeczkę więcej. Możliwe. Cena honoru. Tą misję, którą przeczytałem przed chwilą. Musimy znaleźć komuś narzeczoną. Może damy radę. Zatem spróbujmy. Trotheim. Wszystkie nazwy nordyckie są fajne z tymi Heim. Takie bardzo nordyckie, nie wiem jak to nazwać. Ja pewnie wiecie, o co mi chodzi. Zajebiste, uwielbiam to. Widzę, że żarcie mi się kończy, użyjmy żarcia. 170 metrów. Będziesz mi, panie Płotka, potrzebny, żebyśmy tam skoczyli ino pędzikiem. Jakie skomplikowane zdanie dla widza. Badaj wybrzeże Farao od strony Hindersfjall. Kurwa, ciężkie te nazwy. Ostatnio, bo ja ogólnie często jak nagrywam te odcinki, ostatnie odcinki mogą się takie wydawać średnie, mam wrażenie, ale nie wiem, może, mam nadzieję, że świetnie się przy tym bawicie, tylko ja tak mówię ogólnie jakościowo i jeżeli chodzi o wymowę i różne historie i energię, ale z tego względu, że ja zazwyczaj mam taki tak zwany habit, czyli no każdy ma jakąś rutynę, to jest po polsku. Rutynę, no i niestety ostatnio została ona mocno zaburzona i ta poprzednia rutyna, która była fajna i działała, niestety musiałem ją pozmieniać. No i nie rozgrzałem się na przykład przed tym jak zacząłem nagrywać odcinek. Bo zazwyczaj to wygląda tak, że... krótko po tym, jak dziewczyna się utopiła. Kaganek Keiry bardzo się tu przyda. Bo zazwyczaj to wygląda tak, że ja wstaję, pierwsze co robię z rana, to nagrywam odcinek i dalej żyję. Czyli robię wszystkie życiowe rzeczy. A niestety teraz miałem tak, że wstaję, no i robię zupełnie inne rzeczy i dopiero na sam koniec dnia jestem w stanie nagrywać. No i niestety zaburza mi to trochę myślenie, już jestem dość mocno zmęczony, a tak się staram utrzymać tutaj codziennie nagrywanie po dwa odcinki dziennie, żeby nie stracić tego flow całego. Wybacz swoim synom. Mieliśmy przywieźć narzeczoną naszego brata na ślub, ale pokonał nas sztorm. Wszystko przepadło. Agda nie żyje. Jej posag utonął. Splamiliśmy honor rodu. Daruj nam, o szlachetna Freja. Czy oni też umarli? Freja nie zmyje z nas hańby, ale krew może. Zróbmy to jak trzeba. Tam, pod drzewem. Pomodlimy się, a potem zakończymy to wszystko. Masz rację. Tak będzie lepiej. Dziowie, proszę nie słuchać duchów. Ślady stóp? Ciekawe, dokąd prowadzą. To nigdy nie jest rozwiązanie. Pozdrawiam. Ciekawe, dokąd prowadzą? Pewnie pod drzewo. Jakieś. Nie wiem, które to sporo jest drzew. Tam pod drzewem, ty. No, a tym wie. O! Ale piękne drzewo to faktycznie sobie wybraliście, no, jedno z lepszych. To im trzeba przyznać. Dawaj! Honor
Woleli zginąć, niż żyć ze świadomością, że zawiedli brata. O, ale jaki ten miecz wbity w brzuch. Zwane w sepuku. List ojca Agaty do Timona. Kluczyk do skrzyni. O, do skrzyni? Timonie z klanu Dimun. Rad jestem, że moja Agda poślubi tak mężnego wojownika jak ty. Dumą napawa mnie, że za przyczyną waszego małżeństwa nasze rody zostaną połączone. Wierzę, że wybaczysz mi nieobecność, ale lata i odniesione rany nie pozwalają mi już na podróże. Dziękuję, żeś przysłał po Agdę swych braci. Wszyscy moi synowie piją już bowiem miód z naszymi przodkami, więc gdyby nie Ulf i Mikkel, Agda nie miałaby godnego towarzystwa w drodze na uroczystości weselne. Aby się wam szczęściło na nowej drodze, braciom twym powierzam posąg Agdy w imieniu swoim i całego klanu. Składam też na wasze ręce swoje błogosławieństwo. Szanujcie się wzajemnie i bądźcie zgodni. Niech się wam darzy Jorgen z klanu Heymeier. Czyli gdzieś tu jest posąg. Ty, gdzie posąg? A zgubiony został. Chyba nie odnajdziemy jednak posagu, chociaż znaleźliśmy klucz do skrzynki. Może jakbyśmy się gdzieś tutaj pobujali trochę po wodzie, to byśmy znaleźli tą skrzynkę. Ja widzę, że nie mam jej niestety zaznaczonej na mapie. A takie kurwa chodzenie w prawo i w lewo, to nie wiem, czy my tak... A, tam się coś świeci w sumie. Widzę, jedyna skrzynka okoliczna. Bardzo daleko jakby nam to wychwyciło, więc może to jest skrzynka, o której właśnie mówię, którą tutaj poszukujemy. Przeszukaj, odblokuj. Złoty naszyjnik z diamentami? Chyba gówno. Tak generalnie to zajebiście, ale Wiedźminie są dużo cenniejsze rzeczy, chociaż ten diament chyba można tam... Znaczy ten naszyjnik można rozebrać na części i wtedy pozyskamy diament, o. Ale nie wiem, czy to jest opłacalne. Wydaje mi się, że niekoniecznie. A jeżeli będziemy chcieli to sprzedać, to są dosłownie jakieś grosze. Może jeszcze nawet w dzisiejszym odcinku uda się zahaczyć wątek główny. Byłoby fajnie, ale... Nie wiem. Postaram się. Pędzę tą płotką, ile sił w jej nogach. A sił ma całkiem sporo. Jest nieźle ulepszona. Faroe. A to w ogóle ktoś żyje? Taka pusta dość wieś. Wydaje mi się, że to jest wieś, którą tego... A nie, to jest Trondheim. Faroe to wyspa. Nic nie rozumiem, dobra. Tutaj. Petal i kurz można używać w jednym z dwóch trybów. Z autocelowaniem lub ręcznym celowaniem. To prawda, można. Natomiast ręczne celowanie tych petard jest beznadziejne, chociaż czasem się zbuguje automatycznie i trzeba użyć ręcznego. Mam dla ciebie złą wiadomość. Agda nie żyje. Twoi bracia... Jeszcze ukradłem naszyjnik. Co? Jak to? Co ty mówisz? Storm zniszczył ich statek. Agda zginęła, a twoi bracia nie mogli znieść myśli, że cię zawiedli, dlatego wybrali śmierć. Proszę, może ten list coś ci wyjaśni. List? To wszystko, co mi po nich zostało? Znalazłem skrzynię z posagiem? Nic więcej nie mam. Przykro mi, nie znalazłem nic więcej. No Sadek, niestety, wariacie. Słuchaj, ja też muszę za coś dzieci wykarmić, tak? Dobra. Misja wykonana, została nam chyba ostatnia misja, z tego co pamiętam. Tak jest, szlak bohaterów. W trakcie pobytu na Skellige Geralt dowiedział się o istnieniu tak zwanego szlaku bohaterów, nie myli z nowigradzkim szlakiem chwały. Tak miejscowi określali drogę, którą powinien przebyć każdy szanujący się wojownik. No to, jeżeli każdy szanujący się wojownik, to wydaje mi się, że Geralt tym bardziej musi zmierzyć się tutaj z tym wyzwaniem i udać się na ten szlak. Co tam znajdziemy? Czy będzie to jakiś taki mini wyścig, czy po prostu będziemy musieli przejść ten szlak? Nie wiem, zaraz się zapewne przekonamy. Dobra. Kurwa, już 15 razy dostaję powiadomienie, że ktoś gra w jakąś grę. Ciągle się załącza ten pieprzony Steam. Co wyłączę Steama, to i tak mi pokazuje wszystko.
O, bo tu arena była. Jakieś bitwa jest prowadzona? Bo coś tak stukło mocno. Chyba niekoniecznie. Jakieś trzęsienie ziemi było. Delikatne. Dobra, mam nadzieję, że tu schodząc się nie zabiję, prawda? Nie zabiłem się, więc kituwa. Tutaj znajdziemy coś ciekawego do okradnięcia? A pewnie, że znajdziemy. Butelka wody i chleb. O kurwa, ale bym zjadł coś. Więc Ety mi się przypomniało. Jak kto potrafi walczyć, to jeden mu całkiem wystarczy. Ja cię nie znam, ty mnie nie znasz. O co ci chodzi, człowieku? Kiedyś te wyspy były tylko dla nas. Żaden obcy nie śmiał się tu zapuścić. A jak się odważył, to już stąd nie wracał. To były dobre czasy. Na pewno nie dla tych, którzy tu trafili. Ty jesteś Gunnar? To pytaj dlaczego. Chciałbym przejść szlak wojowników. Dotąd nikt spoza Skellige się nie odważył. Ale jak ci życie niemiłe, próbuj. Co mam zrobić? Szlak ma dwie odnogi. Jedna prowadzi na górskie szczyty, druga do trzewi ziemi. Przejdź obiema ścieżkami, a dowiedziesz swego męstwa. A, opowiedz, dobra. Opowiedz o tej górskiej ścieżce. Poprowadzi cię wzdłuż grani góry Aardvark. Na szczycie znajdziesz szkarłatny szal. Przynieś go na dowód, że... No, tam ktoś martwy w prawym dolnym. To nie brzmi na wielkie wyzwanie. Widać, słabo jeszcze znasz nasze góry. Powiedz coś więcej o tym szlaku do podziemi. To jakaś jaskinia? Tak. Ale korytarze, które do niej prowadzą, są zalane wodą. Żaden człowiek z kontynentu nie zdoła przez nie przepłynąć. Do tego trzeba trenować płuca od małego przy poławianiu pereł. Zobaczymy. Co dalej? Na końcu groty czeka niespodzianka. Zabierz tę rzecz i wróć do mnie. No dobra. Co za niespodzianka? Zobaczysz. O ile dopłyniesz do końca. O ile nie rozszarpią cię harpy. Bawię się, że ta niespodzianka to może być jakiś gigatroll do walki. Powiedzmy, że się nie przestraszyłem. Nie dość, że obcy, to jeszcze głupi. Cóż, na to nie ma lekarstwa. Ruszaj na szczyt góry Aardvark i przynieś purpurowy szal. Potem musisz dotrzeć do jaskini. Tam znajdziesz kolejną rzecz, o której ci nie powiem. Idź, pokaż ile jesteś wart. No możemy iść, no nie będzie tu raczej nic super ciekawego, tylko pewnie tempy push i zabijanie jakichś harpi. Ja też widzę zręcznościowe zadanie tutaj. O, a tutaj co? A tutaj. Eee! No kurwa, skam! No przecież użyłem spacji. Czemu nie mogę teraz tego... Ty. Ale mnie gra oszukuje, ty, no nie mogę spacji używać. Nie możesz teraz tego zrobić, ty, ale jaja. To nieźle, kurwa. Jeszcze raz muszę szlak zaczynać. Płyń, Gerward, co ty, kurwa, robisz, ty? Chłopco, w Navy Seal się bawi. Płyń. Mam nadzieję, że ten dyda... No jak nie mogę zrobić tego w trakcie walki? Proszę, mogę tędy wyjść jakoś? Nie, no bo mnie zaraz, kurwa, coś... szlak trafi. Będę mógł tędy? Chyba będę mógł. Tu widzę ląd, dobra. Chodź tu, ty kurewko. Pach, 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 uj. A mi kurwa co? A bo ja kagankiem świecę. Dobra, oślepiłem wroga. Git? Mogę już kurwa, no nie mogę skakać. Ale się heca wydarzyła. Nie mogę skakać, no. Zadro zrobię. Nie możesz teraz tego zrobić. O co chodzi? Halo? No jak nie mogę tego zrobić? A, bo jestem w nie wiem, kurwa, co się dzieje. Chodź tu, syrena. Nienawidzę, jak mi coś idzie niezgodnie z planem. Jeszcze zamiast używać kurz, używam, kurwa, kaganka. Chodź tu. No ale co z tego, że ja ją tam trafię w sumie? Też bez sensu. Nic z tego właśnie, w tym problem. Chodź tu, chodź! Kurwa, Geralt, traf! Dobra. O, mogę skakać przynajmniej, dobra. Jeden pozytyw. Eee...
Wracamy. Nie wiem, może się uda przejść jednak. Witam z powrotem. F5. Dobra, trzeba najpierw chyba te szmulce pokonać. Tylko to będzie mega ciężkie, bo tutaj jest taki teren do kitu. Mogę skakać? Mogę, dobra. F5, rura i skok. Dobra, udało się. Ale widzę, że sporej ilości osób się jednak nie udało. Wyśmienite siodło, my chłopcy sobie. Ale tu pięknie. 2013 rok gra. Tego? Można? Pewnie, że kurwa można. Dobra, można też rozdupcyć syrenę, która wpadła mi na podostrze. No tylko będzie problem tutaj rozwalić. Trzeba dobrze timingowo to strzelać, albo czekać, aż mnie zaatakują. Wtedy oddawać kontratak tak zwany. Jest to sposób, chyba dobry całkiem. One wtedy mi spadną na pewno na łeb. Tego chcemy właśnie. Dobra, 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 jedna pokonana. Możemy też wybrać inne strzały chyba. I my załóżmy. Weźmy te. One będą lepiej. Większy damage zadawać. Zawsze to coś, wydaje mi się. Kurwa, no i właśnie o tym mówię, że te syreny są strasznie upierdliwe, że się na drzewie zatrzymują, nie spadną ci. I o, cię kryńca. Może tutaj bardziej, w tą stronę. Tyle Gerward. No czemu Gerward mi nie trafia? Nie wiem, to upierdliwe. Upierdliwe to jest fest po prostu. O! Jak na tacy, tylko... Jest dobrze, widzowie. Tą drogą ciekawostkę, teraz przy tym ziomu, co leżał na dole, znalazłem jakiś zupełnie inny przedmiot. Chciałem, że one są przypisane bezpośrednio, a to jest chyba tak, że tego. Że to się po prostu na bieżąco renderuje, co tam możemy znaleźć. Dobra, ta była w dogodnej pozycji, mogłem ją zestrzelić. Niestety nie zrobiłem tego. Ja pierdolę, te syreny są upierdliwe, nie? Proszę. O, zabiłem, a nie, dobra, leży, leży, nieprzytomna, duś, duś. Może się wykrwawi. Gin. Nie, dobra, Gerward, jak ty masz kurwa tak strzelać, to ja sam strzelam, nie? Czy mnie wkurwiłeś teraz? Nie no, i nie jestem w stanie nawet tak myczki podnieść wysoko, no. Ale skał mnie. Chłopiec, próbujesz celować i nie jesteś w stanie nawet. O, o, o i pach. Dobra. Proszę, proszę. Ja pierdolę i teraz to już w ogóle nie wyjdę. A, jest koniec. Nie pokonam syren. Proszę się, odtriggeruj walkę i skaz. Gunvard, proszę cię. Proszę. Nie no, zaraz wpisuję cheaty, bo nie wytrzymię. O! Dobra, dobra, jednak się da stąd wyjść. I celny cios. Cyk, dojazd. Tylko nie spadnij, kurwa. Dobra. Ach, nie, tak. I on tu chyba miał rację z tym, kurwa, że to nie jest łatwy szlak. Faktycznie całkiem ciężki. Dobra, tu się nawet zbugowała syrena, mam nadzieję, że... Dobra, wyjebałem go, lecimy dalej. Mam nadzieję właśnie, że mogę skakać, mimo tego, że ona się tam zbugowała. No, jak nawet Wiedźminowi sprawę to kłopot, to chyba jest ciężko. W sumie sporo tu ciał jest. On się kurwa, dawno tak nie zdenerwowałem, przysięgam wam. Ja zazwyczaj się w grach nie triggeruję, więc to zazwyczaj jest dziwne. Gdzieś mnie krzyczącego albo takiego zdenerwowanego w miarę. Ale co? Tak się robi content. A tu już byłem chyba. Tu już byłem chyba. Tego co pamiętam? Chociaż może nie. Czy ja jestem w ogóle na dobrym jakby... To jest miejsce, do którego ja mam iść? Czy to jest jakby ta droga? Kurwa, chyba trochę zboczyłem z trasy, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, tak, tak, ja tu wykonywałem tego. Wiedźmińskie poszukiwania wiedźmińskiego cechu. Dobra, na górę. Ok,
Tylko jak ja tam mam wejść teraz? Dobra, skacz, skacz. Dobra, mamy to. Jesteśmy na dobrej ścieżce. F5. Kurwa, to będzie ciężki skok chyba. Na szczęście twórcy gry pod tym, pod zawsze przed takimi skokami zamontowali, widzę, taką lekką skałę, że... O, witam. Że w razie byśmy popełnili błąd, to... Rozpierdolę tę grę zaraz spłynie. Chciałem powiedzieć, że zamontowali taką półkę, że w razie byśmy popełnili błąd, to nie spadniemy na sam dół, kurwa, i spadłem na sam dół. Zanim zdążyłem to zdanie powiedzieć. Zaraz rozpierdolę tę grę w pół. Gdzie jest to wczytanie? Dobra, jest git. Zaraz nakrzyczy się w komputer. Nie lubię krzyczeć w komputer. Witam, panie Stark. Żaden obcy nie przejdzie szlaku wojownika. Możesz mi powiedzieć, jakim chujem ty tu mieszkasz? Co tu się dzieje? A są szyby chyba, pa. Wiem, że nie ma szyba, tu są szyby. Ale większość to faktycznie szyby istnieją, ale jakby większość ludzi nie ma, bo pewnie ich nie stać. Żaden obcy nie przeszedł szlaku wojownika. Ale ja wiedźmin. Kiedyś musi być ten pierwszy. I to jeszcze kurwa dobry. Niektórzy uczą się tylko na błędach. Tyle, że na Skellige za błędy płaci się zwykle śmiercią. Ja mam lepsze pytanie. Co ty tu kurwa robisz? Ale w ogóle... Nie no, wyobrażacie sobie mieszkać w takim miejscu? Na bank jest takie miejsce na świecie, nie? Nie jest tylko gra komputerowa. Na bank jest chociaż jedno takie miejsce. Wychodzisz i takie coś widzisz. I sobie mieszkasz w takiej chałupie. Petarda, nie? Jak tu zbudować taki domek? Jeszcze raz. To by było ciężkie, bo myślę, że wszystkie tutaj te składniki wnieść i tak dalej. Kurwa, Gerward! No! Piękny skok. Co najmniej... O! Co mnie atakuje teraz? Harpia. No to jest problem niestety z harpią. Problem nazywa się mało miejsca i potwór lata jest zbugowany. A dwie nawet! O, to impreza. No o, duś, tylko nie spadnij. Duś, ale tak wiesz. Z umiarem. Nie wiem, czy my chcemy tam schodzić. Nie chcemy. Poczekamy, aż się wykrwawią. Dobijemy tutaj strzałą. Dobra, jedna padła, jeszcze jedna. O kurwa. Może odpuści, jak spadnie na sam dół. Próbujemy bełty z tępym końcem, bo one chyba wywołują krwawienie. Chodź. Czekam. No kurwa, co, ta wiedźmin jest genialna, ale tak ma pobugowane to latające stwory i bieganie po tych kurwa górach. To jest akurat tragicznie zrobione. Dobra. I od się dupca, no więcej takich skaków w ogóle dodajcie. Dobra, miejsce mocy. Magia. Miejsce mocy. To wszystko po miejsce mocy. Właściwie co ja tutaj dostanę? Stalik. Zajebiście się opłacało, no. Czemu klikam E, trzymam E i mi nie zbiera znaków? Miejsce mocy. Aż runę. I co to mam na zawsze już? Czy będę musiał mu oddać? Ale gówno mieć. Dobra. To z kim mam? Weź dowód na to, że ci się... A, szalik miałem wziąć. A, czyli miecz jest do mnie. Okej, okay, skirgijski długi miecz i dowód ukończenia próby zręczności. Dobra, i co mam teraz pogadać z tym ziomem? A nie, mogę zejść w dół i dotrzeć do jaskini. Czyli musimy wykonać dwie misje i wtedy możemy mu oddać. Oddać ten szalik i to coś, co znajdziemy w tych jaskiniach. Dobra, mam nadzieję, że jaskinie będą kurwa mniej pobugowane, bo zaraz szlak trafi. No bo wiecie co, mam nadzieję, że kurwa w tych jaskiniach będzie dużo potworów, żebym mógł tak śmigłem potwory dla widza i się wyżyć trochę. Proszę coś do zabijania. Do takiego fajnego do zabijania, żebym sobie mógł kliknąć spację, zrobić unik, igni rzucić, a nie czekać, aż mnie dojadą. O kurwa! No jak zwykle bym zrobił. Dobra, wchodzimy do jaskini, F5. Coś tu mi huczy do ucha.
Przejdź przez tunel i zdobądź dowód. Kliknijmy sobie poteczkę. Co? To była saletra? Dobra, jakieś butelki. Ale słyszę, czyli chyba moja teoria generalnie z tym. Z tym, że na końcu tutaj ta niespodzianka będzie w postaci trolla, z którym będę musiał walczyć. No nie, on nie jest chyba tak bardzo odrealniona. Rubiny, spoko. Zawsze jakiś tutaj pitong się przyda, bo pierdol strasznie, jeżeli chodzi o pieniądze. Szczerze mówiąc, to już tak bardzo chcę robić ten wątek główny. No tak mi się nie chce już robić tych misji pobocznych. Ale została ostatnia, więc robimy. Już dotrwamy. Ale serio, mi się nie chce. Fest. Bo to jest ta misja, gdzie muszę wstrzymywać powietrze na długo. No tak. Nudna ta misja? To jakiś kościotrub, ale mogę z niego ściągnąć? Nie mogę. Może jakiś klucz miał, coś takiego, o to mi chodziło. Czy haracz mogę z niego ściągnąć? To my możemy sobie użyć orkę, bo chyba mam. Tak, mamy orka. Orka zwiększa zapas powietrza o 50%. To wypijmy się, by nie. Na jednym wdechu walę tą misję i jelo. Ciężko jest pod wodą zobaczyć, kiedy używam wiedźmińskich zmysłów. Sam nie wiem do końca, kiedy ich używam, a kiedy nie. Czy pod wodą może widać jeszcze, ale jeżeli do tego mamy dorzuconą tą kota, to ciężko. W ogóle nie widać, kiedy używam tych wiedźmińskich zmysłów. Chodź, a nie, ekran się tak delikatnie tego. Cisza po bokach. Cisza? Ciemnia po bokach. Ej, tak się przybliża, taki zooma wali. Nie zwróciłem na to w sumie nigdy uwagi. Co za paskudne miejsce. Tak, i znowu skoki, kurwa. O! Dobra. Ale tym razem łatwiejsze. A tutaj? O kurwa. No dobra. Powiem tak, Wiedźmin to nie jest najlepsza gra parkurowa, w jaką grałem, ale... Jest okej, całkiem wymagające te skoki. Ale to miał być jakiś wymagający ten. Wymagająca ścieżka miała być. Wymagająca podróż. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, mówiąc wymagający. Dobra. Dawaj, co masz? Możemy popodnosić te wszystkie rzeczy i dodać misję i możemy robić misje główne pokrzman. To już dokończymy sobie w następnym odcinku. Nie chcę mi się dzisiaj, jestem mega zmęczony. Nie, przesadzam, nie jestem zmęczony. Przyjebany dzisiaj jakiś jestem. Coś nie wychodzi chyba. Tak jak miałoby wyjść w mojej głowie. Dobra, opuść jaskinię, no opuściłem. I teraz co? Ja mam tam z buta lecieć? Mógłbym do przystani i w sumie z przystani do tego. Do tamtego znacznika koło tego zioma. Tak chyba zrobimy, będzie szybciej. Tylko gdzie jest znak po lewej stronie? No dobra. Pakujemy się i co? Dostanę coś w nagrodę? Czy nagroda to jest zaszczyt? Że zostałem i przeszedłem i przeżyłem. A to twój obóz tu. Ale wolę solidny topor. Jakie wieści przynosisz? Jak widać, nie taki ten wasz szlak straszny, jak żeś mi go namalował. Masz tu rzeczy, które miałem zdobyć. Jesteś pierwszym cudzoziemcem, który przeszedł próbę. Należy ci się szacunek. Dopilnuję, by wieść o twoim czynie rozniosła się po 5 wyspach. A, czyli dostaliśmy w zamian szacunek. No dobra. Dzięki, wariacie. 50 doświadczenia. To by było na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Jeszcze tak to zerkniemy sobie zlecenia na 33 poziom. Nie, poszukiwań też nie będę robić przecież na odcinku. No to wydaje mi się, że to by było na tyle. Ja już w następnym odcinku, czy jutro, my wykonamy razem te misje Towarzysze Broni. No i co, chyba będziemy wyruszać powoli po Ciri. Teraz będą takie fabularne odcinki, więc widzowie tyle. Do zobaczenia, do jutra, siema.